Dobra, obejrzyjmy sobie nowego lootboxa. Ta gra to kandydat na grę roku, mowa o Dragon's Dogmie prawdopodobnie. Do tego mamy Ghost of Tsushima oficjalnie na PC i Helldivers 2 wyjaśnia plotki. Obczajmy. Helldivers 2 odniosło bardzo duży sukces. Mówimy o tym już w zasadzie od kilku odcinków, no, tak. No i patrząc sobie na wykresy, liczby są super. Gołym okiem. Yep. Stąd nic dziwnego, że wokół gry oraz jej twórców pojawia się całkiem sporo plotek. I tak oto pojawiła się jedna z nich, która mówi, że całe studio Arrowhead odpowiedzialne za stworzenie Helldivers 2 zostało pochłonięte przez Sony. Czy jest to prawda? O tym pogadamy w dzisiejszym odcinku. Zobaczymy. Oprócz tego Ghost of Tsushima oficjalnie wyląduje na PC. No ludzie się tym mega jarają. Premiery, a niektórym graczom w sensie, wiele... ludzie się mega jarają i jednocześnie wszyscy się śmieją, że oni już sportowali dosłownie każdą możliwą grę na PC, tylko nie Bloodborne. W końcu się to spodobało, zresztą zobaczycie sami. Datę premiery otrzymał również Frostpunk 2. Mamy pierwsze opinie od dziennikarzy na temat Dragon's Dogma 2 oraz zapowiedź drugiej części The Sinking City. Zapraszam do oglądania. No i właśnie, The Sinking City wygląda nieźle. W całości zostało przejęte przez Sony. Czy jest to prawda? W końcu Sony odpowiada za wydanie ich ostatniego hitu, czyli właśnie Helldivers 2. No i niektórzy mogliby pomyśleć, że czemu nie? Brzmi to całkiem wiarygodnie, ale prawda okazuje się nieco inna. O. Otóż gość o nicku Next Gen Player, czy też Hunter, który zgromadził naprawdę sporo obserwujących na Twitterze, podzielił się z nami informacją, że niby Arrowhead zostało przejęte w całości przez Sony. A to nieprawda. To także ta grafikę, która może wprowadzić w błąd. No i nic dziwnego, że wzbudziło to mocne zainteresowanie graczy, ze względu na to, że na Arrowhead jest teraz mocny hype, no i byłoby to mocne ogłoszenie. Natomiast sam Hunter zaznaczył, że jest to tylko plotka. Na no Helldivers jest mega dobrze, jest wypałem. Który zdementował wypałem. Tę plotkę i napisał niespodziewanym moim wymowie, zdaniem, że nie jest to prawda, a logo wykorzystane w grafice jest jego starszą wersją z 2008 roku, gdy dopiero zaczynali. Czyli totalny jest bardzo fake. Dobrze, że od razu sprostował te informacje. Zresztą na Twitterze jest teraz bardzo fajna opcja, że jak pojawi się jakiś fake czy coś takiego, no to na dole mamy coś takiego jak kontekst, gdzie cała sytuacja jest wyjaśniona i sprostowana. Yep. No i na ten moment mogę powiedzieć, że Arrowhead w swojej niezależnej roli sprawuje się dobrze, no i Sony może pozostać w tym momencie jako wydawca. Arrowhead ma ku temu dość konkretne argumenty, patrząc oczywiście na statystyki oraz sprzedaż Helldivers 2, a szef studia stwierdził po prostu, że nie są niczyją własnością, no i koniec, kropka. W czerwcu 2022 roku zapowiedziano Dragon's Dogma 2, oj tak, grę, na którą czeka naprawdę masa osób. W końcu... Ja wczoraj oglądałem trochę rzeczy na ten temat i ta gra wygląda fenomenalnie, człowieku. Ja nie wiedziałem, że to jest aż takie dobre. To się zapowiada tak cudownie i ta gra wychodzi za 2 tygodnie. Będziemy w to tak grać. Ja się nie mogę doczekać. Mam nadzieję, że spełni moje oczekiwania i że trochę oderwie mnie od, wiesz, od takiego ciągłego souls-like'owego myślenia. To wygląda cudownie, ta gra. I ludzie mówią, że ta gra będzie na kilkaset godzin. To już bym nie przesadzał, ale kilkadziesiąt na pewno. Ponoć ta gra, no właśnie, zresztą w tytule jest, że to jest kandydat na grę roku. No, ludzie co grali mówią, że nie ma pomyłki, nie? Cudowna gierka. Jest to powrót ukochanej serii, a w tytuł zagramy już 22 marca 2024 roku, czyli w zasadzie za ja moment. Słyszałem, że ta gra celuje w 30 FPS na PS5 i Xbox. No tylko wiesz, no to niech se celuje, no. W takie gry gra się na kompie, S? I sprawa zamknięta. Składa, że Capcom udostępnił niedawno wersję demo dla dziennikarzy i dał możliwość sprawdzenia oraz krótkiego ocenienia gry na tej właśnie podstawie. I tak oto możemy przeczytać sobie chociażby opinię Windows Central czy Eurogamer. I kolejno Capcom całkowicie przebił moje i tak już wysokie oczekiwania. Dragon's Dogma 2 sprawia wrażenie kandydata na grę roku. Pod wieloma względami Dragon's Dogma 2 nie wydaje się być sequelem. Sprawia wręcz wrażenie idealnej wersji pierwszego Dragon's Dogma. I generalnie dziennikarze są po prostu zachwyceni. Mówią, że Dragon's Dogma 2 to kawał bardzo dobrej, świetnej gry, w której niesamowicie doceniają system walki, możliwość wyboru klas, rozgrywkę, która wcale nie jest przewidywalna, oraz to, że pionki sterowane przez AI potrafią czasem naprawdę zaskoczyć i wcale nie są takie głupie, jak to w wielu grach przy towarzyszach AI często bywa. Najważniejsze jest to, że twórcy względem poprzedniej części rozbudowali naprawdę mnóstwo rzeczy i dopieli je na ostatni guzik. Na szczęście twórcy zyskali więcej... Mnie trochę tylko właśnie zastanawia ta jedna rzecz, że masz tą drużynę czteroosobową, w której 3 osoby z drużyny to są jakby AI, tylko żeby to AI faktycznie było dobre. No oni tutaj mówią, że potrafi zaskoczyć. Ja się boję, że to mogą być jacyś totalni frajerzy i niepotrzebne dodatki, ale zobaczymy. ...środków oraz więcej czasu na dopracowanie gry i tak oto... Ale ta gra wygląda prześlicznie, nie? ...wreszcie ich spełnieniem marzeń i miejmy nadzieję, że podobne wrażenie odniesiemy my podczas premiery, bo wiadomo, że słowa dziennikarzy to jedno, a słowa graczy to drugie. Warto też wspomnieć o jednej ciekawostce dotyczącej Dragon's Dogma 2 oraz serii GTA, konkretnie Grand Theft Auto 5. Wypowiedział się o tym Hidetaki Itsuno, czyli reżyser Dragon's Dogma 2, który stwierdził, że ostatnia odsłona GTA miała naprawdę duży wpływ na otwarty świat właśnie w ich najnowszej grze. A ciekawe. GTA 5 jest po prostu idealnym przykładem tego, jak łączyć pewne systemy ze sobą,
jak prezentować szalone, ale zarazem satysfakcyjne. Zobacz, jak to międzygatunkowo potrafi działać, nie? GTA raczej ci się z Dragon's Dogmą nie kojarzy, a jednak deweloperzy patrzą na to trochę w innych perspektywach pod względem technicznym. I zobacz, takie GTA potrafi zainspirować lub pokazać pewne możliwości, które potem możesz przenieść do gry choćby totalnie fantazy RPG-owej. Funkcjonujące doświadczenie płynące z otwartego świata. Ale no GTA słyszałem, że jest bardzo spoko otwartym światem. Które napotykamy po drodze podczas... Chociaż mi się wydaje, że takim naprawdę jednym z solidniej wykreowanych otwartych światów na samym początku gdzieś tam była Zelda Breath of the Wild. To od tej gry dużo ludzi nagle zaczęło myśleć o robieniu otwartych światów w grze. I przygody. No i czy to w GTA, czy w Red Dead Redemption otwarty świat jest wspólnym elementem, który zawsze nas pozytywnie zaskakuje i pozwala no to jest wybitny ponoć, wybitny. No i jak wynika z zapowiedzi, w Dragon's Dogma 2 również tego nie zabraknie, no i jest to element, z którego powinien czerpać każdy twórca otwartego świata w grach. I takie nieprzewidywalne sytuacje po drodze, grając chociażby w Red Dead 2, sprawiają, że tę grę zapamiętujemy po prostu na długie lata, no bo jest to w pewnym stopniu takie wybicie z tej całej rutyny, zmierzania po danym świecie, a element zaskoczenia jest kluczowy. Dragon's Dogma 2, tak jak już mówiłem, zadebiutuje 22 marca na PC oraz konsolach. Będziemy nadupcać. Wreszcie dostaliśmy datę premiery Frostpunka 2, czyli polskiej gry wyczekiwanej przez wielu fanów na całym świecie. No to jest fajna gra, ale nie na streama. Jedynie na PC-ty, natomiast w późniejszym etapie ma trafić również na konsole obecnej generacji. Otrzymaliśmy dość krótki materiał, który prezentuje pod koniec datę premiery, która ustanowiona jest na... Za 18 godzin wychodzi Backpack Battles? Serio? Czekaj, 18 godzin. 25 lipca 2024 roku, czyli termin, w którym teoretycznie... Nie no, pogramy pewnie jutro dopiero tam na streamku o normalnej godzinie, ale będziemy grać. Tu jest 159,99, a w Digital Deluxe 259,99, a w jej skład wchodzą takie elementy. Ile? 25 lipca 2024 roku, czyli termin, w którym teoretycznie nie dostajemy dużo gier i będzie się można na spokojnie na Frostpunku skupić. Gra w edycji standardowej kosztuje 159... Jezu, jak na grę strategiczną, to jest spora cena. W sensie, ja wiem, że czemu dyskredytujesz gry strategiczne, no ale trochę dyskredytuję, no. 99, a w Digital Deluxe 259,99, a w jej skład... Tyle to ja... 250 zł to ja za Heroesy może bym dał nowe, ale... Takie elementy. Myślicie, że kiedyś wyjdą nowe Heroesy? Skreszą tą markę? Premierą, trzy dodatki, które ukażą się po debiucie gry, artbook i soundtrack, nowele Warm Flash wersji cyfrowej, jak nie. I tygodniowy dostęp do wersji beta, która to odbędzie się w kwietniu Sad. I będzie opierała się na trybie sandboxowym. Oby nie. Grę będzie można zakupić zarówno na Epiku, Steamie, jak i Gogu, więc mamy tutaj wiele platform do wyboru. Gra, co istotne, trafi w dzień premiery na Game Passa, więc będzie można sobie ją testować bez problemu. No i dajcie znać, czy czekacie, no i czy 25 lipca wam po prostu odpowiada, no bo jest to taki dość nietypowy okres, tak jak już mówiłem. The Sinking City to gra, która przyjęła się całkiem dobrze, w sumie nie do końca. 6-0 to nie jest dobry wynik, szczerze. Ja uważam, że jeżeli gra ma 7-0 albo wyżej, to jest już w miarę ok. Jak ma 8 albo wyżej, to jest super. To trochę gorzej, no bo niektórzy mieli mieszane odczucia co do gry, dla niektórych była ona zawodem, natomiast dla tych, którym się spodobała, twórcy zapowiedzieli drugą część, która może być po prostu lepsza. Frogwares, czyli ukraiński studio, które odpowiada za grę, fajnie wyglądało. Wczoraj widzieliśmy ten trailer, który wygląda spoko, ale wygląda solidnie. Cinematików nie ma co oceniać, no bo po co? Najważniejszą informacją pochodzącą z tego materiału jest to, że po prostu druga część powstaje, a twórcy się nie poddali. Spoko. Tak jak mówiłem, zdania co do jedynki były podzielone. O Jezu, nie, ale to wejście w jakiś... A czekaj, bo to w jedynce było, tak? Jakieś wejście w inny wymiar. Ja nie lubię tego, powiem szczerze. Jest jakaś fascynacja przechodzeniem do innej sfery rzeczywistości. Ja mam wrażenie, że dużo częściej niż faktyczny cel gameplayowo-fabularny jest po prostu chęć pokazania możliwości technicznych gry. I było to w Lords of the Fallen z tym umbralem zasranym. I oby jak najmniej gier robiło to w taki sposób, jak robiło Lords of the Fallen, bo to nic nie robiło fajnego, tylko irytowało. Dziwi informacja, że twórcy biorą się za drugą część, ale warto wspomnieć, że jest to dość ale ciekawy po prostu klimat mnie to wkurza, oparty nie? Na twórczości H.P. Lovecrafta. I po prostu, gdy twórcy podejdą do tego bardziej profesjonalnie, no i bardziej posłuchają się graczy, no to myślę, że... W sensie jest też dużo fanów tego rozwiązania, ja po prostu mówię za siebie, nie? Mi to nie siedzi. Może coś z tego wyjść. A my przechodzimy już do newsa dzisiejszego odcinka, czyli Ghost of Tsushima 2, no to jest gruby news. Oficjalnie zapowiedziane na PC-tach. To jest potężne. Mogliśmy się tego spodziewać, ale czy tak szybko? No okazało się, ale że będzie grane. Sony co prawda mam PlayStation, nie mógłbym już grać, ale poczekam na kompa, bo pewnie będzie technologicznie lepsze. Zresztą Itacher coś mi mówił, że to ray tracing będzie normalny na tym. Także gierka będzie prześliczna i sobie w końcu zagram i dowiem się, dlaczego ludzie mówią, że to jest taka fenomenalna giera. Powiedziało Tsushima na PC-ty i jest to niesamowicie dobra informacja. Jest to gra z poprzedniej generacji, która wygląda świetnie i na PC-tach może sprawdzić się jeszcze lepiej i będzie to pełna wersja gry w edycji Director's Cut. Tsushima na PC-tach będzie obsługiwała monitory ultra panoramiczne. Do tego dostaniemy wsparcie dla takich technologii jak DLSS 3 od Nvidia, AMD FSR 3 oraz Intel Xe SS. Do tego od Nvidia
MIDI mamy Reflexa oraz DLAA. No i to, co raczej było pewne, czyli pełne wsparcie dla kontrolera DualSense, więc jeśli ktoś będzie sobie chciał zagrać Cudnie. Na padzie, tak jak prawdopodobnie ja, no to będzie miał w nim pełnię możliwości. Ale pewnie zapytacie, kto odpowiada za ten cały port, czy jest to kompetentna ekipa? No i okazuje się, że tak, odpowiadają oni chociażby za przeniesienie Marvel Spider-Man czy Ratchet & Clank Rift Apart. No to doświadczenie już jest. Nixes Software. No i co ważne, gra nie kosztuje ponad 300 zł i nie cenią się nie wiadomo jak, choć kosztuje te prawie 260 zł. Tak? Ale szczerze, jeżeli to jest Ghost of Tsushima Director's Cut edycja, to jest okej cena. Ta gra jest naprawdę niesamowita ponoć. Myślę, że jest to rozsądna cena za to, co Tsushima ma nadal do zaoferowania. Jest to świetna gra z naprawdę bogatym światem, który można eksplorować i eksplorować. No i można już oczywiście składać preordery do czegoś. Podoba mi się to, co Lootbox tutaj zrobił. Bo mają 8 minut filmu. Gdy mieli 7,59, to by reklam nie mogli dodać dodatkowych. Słuchaj tego. Jest naprawdę bogatym światem, który można eksplorować i eksplorować. Jest to świetna nie gra, ma przerwka, co? Światem, który można eksplorować. No i można takie niby nic, ale ile daje? Zwykle nie zachęcam, ile no, daje? Ale warto o tym poinformować, no bo jeśli to zrobicie, to dostaniecie dostęp chociażby do kosmetycznych elementów, Sanuje. Takich jak konia z tej nowej gry plus, czy jakichś innych ubrań i pancerzy. No i tak jak mówiłem wcześniej, będzie to Director's Cut, czyli nie byle jaka edycja, która oferuje chociażby dodatek Iki Island, dzięki któremu w Tsushima mamy dostępny nowy wątek fabularny oraz jakieś minigierki, Legends, czy... Jezu, jak ta gra dobrze wygląda! Komentarz reżysera oraz jakiś... Nie wiem, wizualia tej gry, otoczenie. Nie. No i co również jest ważne, cudowne. Tsushima zaoferuje pełną polską wersję językową. Ja, żeby nie było, ja tej gry nie oglądałem u nikogo, więc ja po prostu, wiecie, to jest... Ja tylko wiem, że ta gra jest świetna i tyle, ale... Wygląda to niesamowicie, jak teraz patrzę na te gameplaye. Tylko się cieszyć oraz czekać na zapowiedź dwójki, ale pozostańmy sobie jeszcze w temacie Ghost of Tsushima na PC, no bo niektórzy gracze wydają się być po prostu niezadowoleni. Według takich graczy Sony dopuściło się po prostu zdrady, wypuszczając jeden ze swoich Will this be woke? Nowych tytułów ekskluzywnych na pecety i namawiają innych do niekupowania oraz bojkotowania gry na PC. Takich graczy boli po prostu to, że inni też dostaną możliwość zagrania w Tsushima i że okazało się, iż nie są wybrańcami z wielkimi konsolami od PlayStation, no i po prostu trochę to zapiekło. Podkreślam jeszcze raz, że według mnie wydanie Ghost of Tsushima na PC to naprawdę świetna decyzja, zarówno dla... To jest świetna decyzja, bo ja jestem prawie pewny, że zapowiedzą Ghost of Tsushima 2. Zrobili tak samo z God of War'em, zrobili tak samo ze Spider-Manem i teraz po prostu dadzą większej ilości ludzi Ghost of Tsushima 1, żeby zhypować dwójkę, która będzie tylko ekskluzywem przez długi czas, w związku z czym trochę ludzi kupi konsolę. Sucker Punch i Sony. Gra pewnie sprzeda się świetnie i mam tylko nadzieję, że gra pójdzie na moim pececie, no bo wymagania nie zostały jeszcze podane. I pozostanie pytanie, czy jeśli w maju... Ta gra wygląda, jakby miała niezłe wymagania, tak powiem. To czy naturalnym krokiem będzie zapowiedzenie dwójki właśnie w tym okresie? No, wydaje się to wielce prawdopodobne. Dajcie znać, co ty myślicie w komentarzach, a ja dziękuję wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka, trzymajcie się, no i do następnego. Siema, dobry odcinek, bardzo dobry odcinek, dziękuję za newsy. Nie mogę się doczekać Dragon's Dogmy, tyle z tego wynoszę. Zaraz sobie zresztą będziemy oglądać filmiki o Dragon's Dogmie. Dla widzów z YouTube'a to pewnie jakiś osobny film, ale tak, o Dragon's Dogmie chcę pogadać, bo gierka zapowiada się cudownie.